właśnie patrzę, że pan Donato wstaje, jakby chciał już. Nie, nie, ja ucinać, ucinać, ucinać. Właśnie patrzę tutaj, co ja tutaj mam. Muszę właśnie sobie znaleźć. Mianowicie. Chciałem państwu przeczytać jeszcze i powiedzieć o paru innych rzeczach. Bo tu skończyliśmy sprawę Glanowa, nie powiedziałem, powiedziałem wcześniej o Grodgerze. Natomiast książka w całości jeszcze tutaj czeka. I otóż w tej książce są listy takiego barona von Wittgensteina, o których mówiłem już wcześniej, przed chwilą. To bardzo ciekawa postać. Na razie to pozwolę sobie zaśpiewać Wincentego Pola. Bo to tak trzeba po dwie piosenki i potem jakaś opowieść, ale proszę pamiętać, że to był Moskal w miarę wyjątkowy, chyba nie głupi, aczkolwiek taki to był Niemiec, który służył w Rosji. Jak wiemy, oś Berlin-Rzym, chciałem powiedzieć, właśnie Berlin-Moskwa jest cały czas aktualna, to był ród hrabiów de Berlebu, Wittgenstein, którzy non-stop w tej Rosji byli, służyli i wywodzili się z Niemczech, mówili po francusku, a służyli w armii rosyjskiej. Oczywiście we wszystkich tych językach pisali i mówili biegle. Wittgenstein powiada w listach do małżonki, że właśnie przypomniał sobie rosyjski, kiedy zaczął kampanię w Konińskiem, właśnie w wschodniej Wielkopolsce, w kongresówce, ale pisze po francusku. Niektóre rzeczy pewnie pisał po niemiecku. Takie wielkie dwa tomiszcza po jego śmierci opublikowano i tam jest ta kampania, w której właśnie uczestniczył mój krewny praprababci, który miał farta. To właśnie tam jest opisana z dwóch stron. W sposób niesamowity, bo dokładnie mamy relację krok po kroku, jak jedni drugich oszwabiali. Wittgenstein powstańców, a powstańcy Wittgensteina. W końcu doszło do starcia, Wittgenstein został pokonany i został za to pułkownika, bo dowodził, że pobił Polaków, a pobił ich następny oddział, ponieważ obóz skończyło się już, skończyła się amunicja i wycofali się w dwie strony. No, Wittgenstein nie miał już nikogo, kto by na niego dybał, a na Polaków niestety czyhała po pół dnia druga kolumna moskiewska, która przypadkowo ich spotkała. No i tak miał farta właśnie krew. Ale na razie w krwawym polu srebrne ptasze, poszli w boje chłopcy nasze. Hucha, krew gra, duch gra, hucha, niechaj Polska zna, jakich synów ma. Niechaj Polska zna, jakich synów ma. Obok orła znak pogoni, poszli nasi w bój bez broni. Hucha, krew gra, duch gra, hucha, Matko Polsko, żyj. Jezus Maria, bi, Matko Polsko, żyj. Jezus Maria, bi. Naszym braciom dopomagaj, nieprzyjaciół naszych smagaj. Hucha, krew gra, duch gra, hucha, hucha, krew gra, duch gra, hucha. Niechaj Polska zna, jakich synów ma. Niechaj Polska zna, jakich synów ma. To był Wincenty Pol. Dziękuję. Wincenty Pol, który to zaimprowizował, znaczy nie on, on treść, a teraz zapomniałem, taki muzyk grający na gitarze podczas pożegnania przy herbacie we Lwowie zaimprowizował od razu melodyjkę i ta pieśń stała się nagle popularną, rozniosła się po całej Polsce, a była to rzeczywiście króciutka improwizacja. I otóż, proszę państwa,